Witajcie kochani w kolejnym nagraniu z mojej szuflady. Piotr Witek się kłania. Dzisiejsze nagranie jest dość nietypowe. Pomimo tego, że znajduje się na YouTubie, ma one formę audio, ponieważ powstaje na moim zegarku, a póki co zegarek Apple Watch nie umożliwia nagrywania vlogów. Dlatego nagrywamy tylko i wyłącznie wersję audio. A dlaczego na zegarku? Dlatego na zegarku, że chciałbym Wam dzisiaj odpowiedzieć na pytania, jakie padło kilkukrotnie w moim kierunku, to znaczy jak konfigurować sobie tarcze na naszych zegarkach Apple Watch. A ponieważ jest to bardzo łatwe, proste, z przyjemnością Wam pokażę, jak tego dokonujemy. Przede wszystkim musimy sobie aktywować tarczę naszego zegarka. 13, 17 i 25 sekund. I z reguły na każdej z tarczy znajdują się jakieś komplikacje. U mnie w tym momencie są to. Pochmurnie, 0 stopni. Północ, 8 km ukośnik H. 13:17 i 30. Zachód słońca. 15:48. 0%. I 0% to akurat są opady. To są komplikacje pogodowe, o których więcej możecie sobie poczytać na mojej szufladzie, bo jeden artykuł napisałem tylko i wyłącznie na ich temat. Jak wyglądają inne tarcze? 13, dla przykładu 58, przesuwam 7. Teraz dwoma palcami w bok. Moduły. Strona 11 z 12. I tu mam tarczę, która nazywa się moduły. I mam tutaj tak, oprócz godziny, komórkowa, włącz. Informacja, że sieć komórkowa jest włączona. Kalendarz. Kalendarz. Bateria. 84% bateria zegarka. Niedziela, 29. Datę. Aby otworzyć aplikację Just i Press aplikacja Just Press Record, na której nagrywam właśnie to nagranie. I tak naprawdę tarcze mogą być przeróżne i mogą mieć różne komplikacje, czyli te drobne widgety z różnego typu informacjami, jak pokazuje data, kalendarz i tak dalej, i tak dalej. Możecie to sobie sami konfigurować. A konfigurujemy to w sposób następujący, czyli po aktywowaniu zegarka, czyli dotknięciu tarczy, zegarka, jak tylko nam się odezwie, 13:18. Naciskamy i przytrzymujemy ekran, czyli tak zwany gest Force Touch. Moduły, możliwość dostosowania, 5 komplikacji, komórkowa, kalendarz, bateria, data, Just Press Record. I na wstępie dowiadujemy się, jaka tarcza nam się wyświetla w tym momencie, jakie komplikacje się na niej znajdują. Możemy przełączać się też tutaj między tarczami, przechodząc gestem lewo w prawo, rozmiar jednym XL, palcem. Możliwość dostosowania. Mamy tarczę XL, prosty, możliwość dostosowania. Tarcza prosta, 4, wiatr, 4 komplikacje. Koda, modułowy prosty, możliwość dostosowania. Liczba komplikacji 3, data, użytkowy, myszka Miki, dym, kalejdoskop. Najróżniejsze te tarcze są, dodaj nowo tarcze, ale powiedzmy, moduły, możliwość dostosowania, ustawiamy się na tej tarczy modułowej i teraz kalendarz, przesuwam jednym palcem w górę lub w dół i mam dostęp w tym momencie takie czynności, mam tutaj dostęp do dodatkowych funkcji. Dostosuj. Dostosuj. Usuń. Usuń, aktywuj, lub aktywuj, czyli przejdź na tarczę. Dostosuj. Jak wybieram dostosuj? Edycja komplikacji, na górze, po lewej, wybrane, komórkowa. I słyszymy, nie tylko jaką komplikację edytujemy, ale w którym miejscu na tarczy się ona znajduje. Edycja, wybrane, kamienne, przechodzimy sobie między 10. konkretnymi komplikacjami też gestem lewo-prawo. Możemy też oczywiście sobie eksplorować ekran i jeździć palcem po ekranie, ale żeby zachować jako taki porządek, no to przesuwam się gestem lewo-prawo. Wybrane, kamienne, opcja numer 57, razem opcji. Mamy tutaj opcję kamienny. O co chodzi? Tak naprawdę chodzi tutaj o tło naszej tarczy, o kolorystykę. Jeśli ja teraz będę przesuwał palcem w górę lub w dół, wybrane, orzechowy, opcja to się będą zmieniały te kolory tarczy. Wybrane, wielbłądzia sierść. Wielbłądzia sierść. 55, wybrane, róż flaminga. Róż flaminga. Wybrane, kameliowy. Kameliowy. Wybrane, róża na czerwień. Opcja róża na czerwień. Powiedzmy, że na razie zostawiam sobie tą czerwień. I teraz idę gestem w prawo, przechodzę na komplikacje. Oczywiście komplikacje. Kolorystykę warto dobierać pod kątem koloru paska, jaki posiadamy, więc tutaj, jeśli jesteście osobami całkowicie niewidomymi, raczej sugeruję skonsultowanie się z osobą widzącą.
Edycja komplikacji. Na takiej samej zasadzie, gdy ustawiamy się na komplikacji, po prostu przesuwamy palcem góra-dół, aby zmienić element dostępny na tej komplikacji. Edycja komplikacji, na górze, po lewej, wybrane, komórkowa. Mamy w tym momencie komórkowa. Obróć digital. I ja wtedy raz przesuwam palcem. Wybrane, kompas, opcja numer 19, razem opcji 58. Słyszymy, jest to kompas, pozycja numer 19 z 50 kilku dostępnych. Te dostępne opcje różnią się pomiędzy poszczególnymi tarczami, także warto sprawdzać, jakie tarcze znajdują się, czy jakie tarcze posiadają konkretne komplikacje, bo możemy, może się okazać, że na przykład jakiejś konkretnej interesującej nas komplikacji nie ma dana tarcza. I wtedy po prostu warto jest przejrzeć sobie kilka tarcz, przejrzeć sobie dostępne tam komplikacje. Czasami dostępność komplikacji uzależniona jest od szerokości ekranu, od informacji szerokości prezentowanej, czy możliwości dostępności szerokości na ekranie, na przykład kalendarz. Czasami jest tylko informacja krótka, że wtedy jest jakieś tam wydarzenie, a czasami ta informacja jest o wiele szersza, czyli dodatkowo, że trwa od wtedy do wtedy, że odbywa się w takim a w takim miejscu. Tak naprawdę trzeba sobie wtedy dopasować tarczę pod kątem konkretnej komplikacji, jeśli akurat ta konkretna komplikacja nas interesuje. Jak zwróciliście pewnie uwagę, zegarek wyszedł mi z trybu edycji, ponieważ ten tryb wyłącza się automatycznie dość szybko, więc ja ponownie muszę aktywować ekran. 13:23. Muszę nacisnąć ekran ponownie i przytrzymać, czyli wykonać gest Force Touch. Palcem w dół na dostosuj. Edycja komplikacji. I przechodzę sobie tutaj na te komplikacje. Na górze, tu powiedzmy, wybrane, kompas, zostawię ten regulacja. Kompas, przechodzę w prawo. Edycja komplikacji, na środku, wybrane, kalendarz. Kalendarz, wybrane, zmienimy. Książki audio, opcja numer 13, razem opcji 33. Zwróćcie uwagę, tutaj różni się szerokością i są tylko 33 dostępne wybrane, opcje. Minutnik. Opcja numer 14. Na tej komplikacji. Wybrane, muzyka. Minutnik, wybrane, muzyka. Newsify, czyli czytnik RSS. Wybrane, odtwarzane. Opcja numer odtwarzane. 17. Wybrane, parcel. Opcja numer 18. Aplikacja do śledzenia paczek, przesyłek. Wybrane, pedometer, znak plus znak. Wybrane, podcasty. Wybrane, pogoda. Opcja numer 21. Dobra, powiedzmy, że wybiorę sobie tutaj pogodę. 33. Edycja komplikacji. Na dole, po lewej. Wybrane, na dole po bateria, lewej. Bateria. Regulacja. To zmienimy baterię obróć, na. Wybrane, aki, wybrane, powiedzmy, alarm. Alarm. Edycja komplikacji. Na dole, na środku. Wybrane, data. Datę mieliśmy wybraną. Wybrane, chirp. Wybrane, baterie iPhone. Chirp, battery iPhone. No to zostawmy baterię iPhone'a. Edycja komplikacji. Na dole i po prawej. Wybrane, just press record. Był just press record. Wybrane, indeks UV. Indeks wybrane, UV. Hałas, opcja numer 13. Hałas może zostawmy sobie. 58. I teraz jeśli chcemy zatwierdzić te ustawienia, które wprowadziliśmy, po prostu naciskam i przytrzymuję tarczę. On wtedy mówi dostosowanie zakończone. Klikam aktywuj. 13:25. I w tym momencie wracam na tarczę i możemy sobie sprawdzić. 9, najbardziej po lewej stronie, stopnie, na górze. 94 stopnie E. 94 stopnie E. To jest kompas, w którą stronę w tym momencie wskazuje mój zegarek. Jeśli obrócę rękę. 13:50 stopni N. Już mam inny kierunek. Znowu obrócę rękę w drugą stronę. 143 stopnie SE. Też mam informację o zmianie kierunku, tyle że jak słyszycie, podawane są skróty tylko tradycyjne, nawigacyjne. 99 stopnie. Stopni E. E, czyli east na wschód. 98 stopni, 98 stopni na wschód wskazuje w tym momencie czubek mojego zegarka. Na prawo. 13:26. 13:26 to godzina. Pochmurnie. Pogoda. Bytom, 0 stopni pochmurnie. Ponieważ ta 0 stopni,
Komplikacja była szeroka, bo tutaj wcześniej miałem ustawiony kalendarz, czyli to jest informacja wyświetlana na całą szerokość ekranu. Informacje pogodowe zawierają dodatkowe informacje typu o lokalizacji właśnie. Bytom, 0 stopni pochmurnie. Posłuchajcie. Maksymalnie 0 stopni, minimalnie minus 4 stopnie. Czyli minimalna, maksymalna, aktualna i lokalizacja jest podana. Alarm. Brak. Alarm, czyli na przykład jeśli ktoś chciałby mieć lokalizację w danym miejscu, gdzie się znajduje, na przykład jedzie pociągiem, wtedy mógłby się dowiedzieć, patrząc tylko na zegarek, gdzie się znajduje. Alarm. 74%. 74% to jest poziom naładowania mojego iPhone'a. 53 decybele. I głośność, mówię do Was o głośności 53 decybele. Tyle zanotował nasz czujnik hałasu. I w ten sposób zmieniam sobie komplikacje poszczególne. Na każdej z tarcz mogę sobie dostosowywać te komplikacje. Mogę też komplikacje po prostu wyłączać, bo na przykład mam tutaj tarczę jedną, którą mam też często ustawioną, gdy nie chcę dodatkowych informacji. 13, jest 27. To tarcza XL, gdzie tak naprawdę nie ma nic. Poza godziną, nawet bez sekund, mam tylko godzinę i minuty. Mam tutaj wielkie takie litery na cały ekran. Przepraszam, nie litery, a cyfry, które pokazują mi godzinę, wyświetlają. I tyle, nie ma nic więcej, żeby jak gdyby nie dostarczać mi dodatkowych informacji. Możemy wyłączać komplikacje, możemy włączać, wybierać kolorystykę. Jest to bardzo łatwe, jak sami mieliście okazję się przekonać. Więc zapraszam do testowania, dopasowywania, dostosowywania tarcz pod własnym kątem. Ja mam kilka tarcz na różne okazje. Jednej tarczy używam w domu, innej tarczy używam poza domem. Mam taką tarczę, którą używam gdzieś, jak jestem na jakichś spotkaniach, właśnie żeby nie było jakiegoś dodatkowego gadania na zegarku. Mam tarczę osobną na aktywność w momencie, gdy biegam czy pływam. Mam od razu jak gdyby podgląd ilości spalonych kalorii, czy przebytego dystansu i tak dalej, i tak dalej. Dla każdego coś miłego, jeśli ktoś lubi kontrolować sobie na przykład odtwarzaną muzykę z głośnika, też może sobie wyrzucić na zegarek przyciski odtwarzania i tak dalej, i tak dalej. Jest to tak naprawdę bardzo fajny sposób personalizacji waszego Apple Watch. I to sprawia, że tak naprawdę zegarek staje się naprawdę osobistym urządzeniem. Ja ze swojej strony polecam dopasowywanie zegarka pod siebie, odpowiednią konfigurację tarcz. I gdybyście mieli jakieś pytania lub wątpliwości, oczywiście pytajcie, piszcie w komentarzach lub na mojego maila. I generalnie dzisiaj już bardzo Wam dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania i słuchania kolejnych nagrań z mojej szuflady. Piotr Witek, kłaniam się nisko.